Program imprezy jest bardzo urozmaicony, dlatego każdy miłośnik muzyki klasycznej na pewno znajdzie coś dla siebie. W tym roku przygotowano również pewną nowość. Po raz pierwszy zaprosiliśmy do udziału w Festiwalu Bachowskim młode zespoły, które specjalizują się, a w zasadzie rozpoczynają karierę jako wykonawcy muzyki dawnej, muzyki barokowej. Zgłoszenia otrzymaliśmy od 30 zespołów z niemal całego świata. Jury wybrało 5 zespołów, które walczyć będą o nagrodę główną, a tą nagrodą jest pełnoprawny występ na 13. edycji festiwalu. Na czele jury stanęła znana dziennikarka muzyczna, pani Dorota Schwarzman. Wstęp na koncerty o godzinie 18 i 19 jest płatny. Bilety są do nabycia w siedzibie SIOKU. Według dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury na pewnych koncertach nie wypada nie być. Ciężko mi jest wskazać naprawdę koncert, którego nie chciałbym zobaczyć. Bo zarówno polska muzyka religijna okresu baroku z nieznanymi, aczkolwiek niesłusznie zapomnianymi polskimi kompozytorami, co będzie stanowiło treść pierwszego koncertu inauguracyjnego. I następujący później po nim recital wybitnego włoskiego gambisty Paolo Pandolfo. Zespół Les Talents Lyric, który mamy w niedzielę, z mega gwiazdą Christophem Roussetem i wspaniałą śpiewaczką. Super sopranistka Roberta Invernizzi, występująca z najlepszymi głosami opery barokowej na świecie. W końcu Marzena Lubaszka, która zaprezentuje się w niecodziennym materiale. Kończący festiwal występ orkiestry Enrico Gattiego. Naprawdę wszystko warto zobaczyć, wszystko trzeba zobaczyć.